Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 24 w wersetach od 13 do 27? Tego dnia dwoje z nich szło do wsi Emaus, która była 60 stadiów od Jeruzalem. Ci rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co zaszło. Gdy oni rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus zbliżył się i szedł z nimi. Jednak oczy ich były zasłonięte i go nie poznali. Powiedział do nich: o czym przygnębiającym idąc rozmawiacie? Jeden z nich o imieniu Kleofas odpowiedział mu: czy ty jesteś jedynym przychodniem w Jeruzalem, który nie wie o tym, co się w nim stało w tych dniach? Powiedział im: o czym? A oni mu powiedzieli: o potężnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkimi ludźmi, proroku Jezusie z Nazaretu, jak go wydali arcykapłani i nasi przełożeni, aby został skazany na śmierć, i ukrzyżowali go. A my spodziewaliśmy się, że on jest wykupicielem Izraela. Po tym wszystkim dziś jest trzeci dzień, jak to się stało. Niektóre z naszych kobiet nas przestraszyły. O poranku, gdy były przy grobowcu, nie znalazły jego ciała i gdy przyszły, mówiły, że miały widzenie aniołów, którzy powiedzieli, że on żyje. Poszli niektórzy z tych, co byli z nami, do grobowca i znaleźli wszystko tak, jak opowiadały kobiety, ale jego nie widzieli. A on powiedział do nich: o nierozumni i leniwego serca, by uwierzyć temu wszystkiemu, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie miał tego wycierpieć i wejść do swojej chwały? Zaczął od Mojżesza i przez wszystkich proroków przedstawiać im ze wszystkich pism to, co o nim było napisane. W tych wersetach znajdujemy przykład naszego życia w wierze. Zmartwychwstały idzie z nami, ale my go nie widzimy. Jak często plączemy się w naszych własnych myślach, a rezultatem tego jest to, że stajemy się niepewni i przygnębieni. Jednak Pan Jezus w swojej łasce jest gotów nas wysłuchać. Nie ma nawet najmniejszego smutku w naszym sercu, o którym nie moglibyśmy mu powiedzieć. Czy nie słyszysz, jak pyta ciebie ze współczuciem, co ci dolega, a później przez Ducha Świętego i przez swoje słowo kieruje nasz wzrok na to, co odnosi się do niego. Werset 27. I znowu wszystko biegnie właściwym torem. Czy Chrystus nie musiał tego wycierpieć? Wszystko, czego oczekiwali uczniowie, błogosławieństwa i chwała oraz wszystkie zamysły Boże opierają się na śmierci Chrystusa. Charakterystyczne jest to, że w Ewangelii według Łukasza często powtarza się słowo musiał. W 9 rozdziale, 22 wersecie, powiadając: Syn Człowieczy musi wiele cierpieć i musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie i musi być zabity, a dnia trzeciego wskrzeszony. W 17 rozdziale, 25 wersecie. Lecz przedtem musi wiele cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie.
22 rozdziale, 37 wersecie. Albowiem mówię wam, iż musi się wypełnić na mnie to, co napisano. Do przestępców był zaliczony. To bowiem, co o mnie napisano, spełnia się. W 24 rozdziale, 7 wersecie, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. W 26 wersecie, czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I 46 wersecie. I rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. Po swoich cierpieniach Chrystus wstąpił do chwały, a nie do swego ziemskiego królestwa, jak oczekiwali tego uczniowie. Dowiadujemy się o tym z Ewangelii według Jana, 17 rozdziału, od 1 do 5 wersetu. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. I psalmu 110, 1 wersetu. Psalm Dawidowy, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. Wkrótce Pan miał opuścić swoich uczniów, ale pozostały im pisma. Dlatego życzył sobie, aby opierali się na Słowie Bożym we wszystkim, co dotyczyło Jego osoby, Jego dzieła i ich nowego stanowiska. Również nasza wiara nie opiera się na niczym innym, jak tylko na niesfałszowanym Słowie Bożym, jedynym niezmiennym i nieprzemijającym na tym świecie.